3, 2, 1, start. Aktualizacja, zaczynamy dzisiaj. Jest 22 kwietnia 2019. Jestem w Polsce. Powiem wam, że święta w Polsce to ciężka sprawa. Szczególnie, gdy je się spędza z moim kuzynem Sławkiem. Trzeba się leczyć, jak się da. No dobra, żarty na bok. Bardzo fajnie jest w Polsce, gdy są święta. Tydzień temu byłem w pracy, robiłem dostawę w Ottawie. We wtorek skoczyłem w samolot, w środę byłem w Polsce. Bardzo szybka przesiadka, ledwo to zdążyłem na samolot. I od środy jestem w Polsce i nie robię nic poza relaksem i odwiedzaniem rodziny. Teraz sobie dwa dni odpocznę, czyli wtorek, środa. W czwartek lecę do Montrealu, w piątek jadę w trasę. Także następna aktualizacja na pewno będzie już z trasy. U mnie zawsze jest dynamicznie. Dobra, teraz odpowiem na trzy pytania. Już to pytanie pierwsze pojawiało się kilka razy, więc odpowiem na nie. Jakie ja mam wykształcenie? Znaczy ja nie mam żadnego wykształcenia. Ja nie skończyłem żadnej szkoły, oprócz tak jakby zdać maturę w Polsce, tylko że w Kanadzie. Później studiowałem przez 2 lata informatykę, ale stwierdziłem, że to mi w ogóle nie pasuje. W Polsce chodziłem do szkoły muzycznej. Skończyłem 6 klas szkoły muzycznej. I to jest całe moje wykształcenie. Moje wykształcenie to jest Uniwersytet Parkingowy oraz wyższa szkoła mojego życia. Następne pytanie. Czy twój pracodawca ma problem z wypowiadaniem twojego nazwiska? Zazuniuk. To nie jest trudne. Czy przecież mój pracodawca? Nie wiem, bo rzadko woła na mnie po nazwisku, tylko raczej po imieniu w szefie, w biurze. Ale no, ludzie lubią zniekształcać moje nazwisko i jestem do tego przyzwyczajony. I w ogóle mi to nie przeszkadza. Pytanie numer 3. Jak zaczęły powstawać twoje filmiki na YouTube? Czy oglądałeś wcześniej kogoś, czy sam zacząłeś? Znaczy, no to jest duża historia. Mówiłem o tym nieraz w jednym filmie. W paru filmach chyba. To była taka historia, że ja sobie najpierw nagrywałem filmiki z muzyką. Tylko z muzyką i nic więcej. Później zacząłem nagrywać w Europie też z muzyczką filmik, 2, może 3, jak byłem, moja pierwsza przygoda europejska. I zrobiłem taki, coś mi do głowy przyszło, żeby nagrać film dla amerykańskich trackerów na temat jeżdżenia po Europie. Tak, w sumie nie dla amerykańskich trackerów, tylko dla siebie. I tam mówię po angielsku, jakie są różnice jazdy między Europą i Stanami. No i jakiś widz to podłapał, zobaczył, że jestem Polakiem, zobaczył, że jestem w Stanach i w Kanadzie i poprosił, żebym nagrał film po polsku, pokazujący mniej więcej właśnie różnice między Kanadą, Stanami i Europą. No i tak się zaczęło. Nigdy nie sądziłem, że YouTube mnie zabierze tak daleko. No dobrze, to była bardzo szybka aktualizacja, nie mam co się rozgadywać. No jestem zmęczony. Także w czwartek wsiadam samolot. W czwartek wieczorem jestem w Montrealu, ale ja już w środę będę wiedział, gdzie jadę, bo ja tak lubię właśnie, gdy jestem w Polsce na krótko. Nie dzwonię do nich, piszę maila, pytam się o mój wyjazd i to jest fajne, że lecę samolotem, wiem już, gdzie później jadę. Dobra, pod filmem w komentarzach nie zapomnijcie o zadaniu kolejnych pytań. Odpowiem na 3 kolejne za tydzień i ewentualną subskrypcję. 22 kwietnia 2019, 2 miesiące pracy i wakacje. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Sazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia z drugiej strony Atlantyku.